Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno 12 i w drodze rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła Mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Jezus będzie wydany przez swoich. Najwięcej cierpimy i najczęściej od swoich. Najbardziej bolą nas najbliżsi, ich niezrozumienie, obojętność, a czasem lekceważenie. Ten, który jest najbliższy z rodziny albo wspólnoty zakonnej czy kapłańskiej, może być najdalej od nas w myśleniu i odczuwaniu. Sytuacja ta ujawnia się w stanach wyjątkowych. To nie obce, poganie skazali Jezusa na śmierć, lecz ci, którzy się Go bali, tracili wpływy na lud zachwycony nauką mistrza z Nazaretu. Skazali Go ci, którzy nie chcieli od Niego usłyszeć prawdy o sobie, o własnym sercu, o tym, co niewidoczne dla oczu ludzkich, a widziane przez Boga. Skazali Jezusa ci, którzy intronizowali myślenie po ludzku, a zdetronizowali myślenie po Bożemu. Uznali się za niewinnych śmierci Jezusa, ponieważ oni Go wyłącznie skazali. Czarną robotę wykonali okupanci. Zbrodnia w majestacie prawa. Kiedy w grę wchodzi własny, ludzki interes, człowiek jest zdolny do współpracy ze złem, z tym, co niszczy małżeństwo, rodzinę, wspólnotę, Kościół, nas samych. Usprawiedliwiamy się, tłumacząc określone decyzje koniecznością zachowania spokoju i zgody, powinnością przestrzegania zwyczajów wynikających z ludzkich ustaleń w przeszłości, kompromisów, które uznaliśmy za dogodne nam. Bolesna jest postawa matki i jej synów. Ich pragnienia, potrzeby, oczekiwania każą im nie słuchać zapowiedzi męki i śmierci Jezusa. Jezus słucha synów Zebedeuszowych, choć ci nie słuchali Jego. Wychodzi naprzeciw pragnieniom ich serca. Ostrzega, że nie są świadomi konsekwencji własnych pragnień. Nie rozumieją, że zasiadanie po prawej, a drugi po lewej ręce Jezusa nierozdzielnie łączy się z pójściem za Nim na mękę. Uczniowie Go nie rozumieją i nie dowierzają, że stanie się to, o czym mówi.
Zobaczmy, jak Jezus jest bardzo samotny wśród swoich. Są ludzie, którzy noszą w sobie pragnienie bycia wielkimi, nauczycielami, mistrzami, przełożonymi, ojcami. Chcą być zawsze pierwszymi. To dobre pragnienie, lecz winno być połączone z troską o postawę sługi, zależności od innych, przez słuchanie ich i pełne troski rozpatrywanie potrzeb i pragnień. Chodzi o to, aby traktować z szacunkiem potrzeby innych i dążyć do ich zaspokojenia. Największą ceną, jaką należy dać za bycie sługą, jest własne życie. Konieczne staje się poświęcenie i oddanie, często heroiczne. Kiedy kochamy, oddajemy własne życie. Czy ja wiem, że Jezus przez te pragnienia, które spełnia w moim życiu, zaprasza mnie na mękę i na krzyż?